Witam serdecznie. Dawno oczekiwana seria Kaczoreczek kosi. Kosi. Kosi w sieci. I ponieważ prośba była, też oparty zizolowanym pionem hetmańskim, dodatkowy materiał dowodowy. No to gramy. Obronę doktora Zygberta Tarasza. I my tu się nie boimy. Izolaczko. Czyli gramy obronę doktora Zygberta w Tarasza nieprzyjętym w gambicie hetmańskim. Atak Szlechtera Rubinsteina przeciwko obronie doktora Zygberta Tarasza w nieprzyjętym gambicie hetmańskim. No tu cały czas widzimy tego izolaczka, gotowi jesteśmy mieć. A to plan Wolfganga Ullmana w ataku Szlechtera Rubinsteina w wariancie doktora Zygberta Tarasza w nieprzyjętym gambicie hetmańskim. Piękne. 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 Ullman, bardzo silny szachista z bratni Republiki. Pretendentem był w 70 roku. Roszada. Biały mi grał bardzo dobrze po C4, B6. Wieża C1. Na razie stawiamy wieżę i się nie boimy. D4, hop. No nie boimy się. A jak się nie boimy, atakujemy pionka na sąsiedniej linii. Tu przypominam hipermodernista, że Tigris Petrisian pchał pionka D, żeby atakować, a Maksik Ewy pchał pionka C, żeby atakować pionka na B2. Tu gramy w stylu Tigrisa Petrisiana. I czym bijemy na C5? Czas, start. Czym bijemy na C5? Czymś trzeba zbić. Karina Ambarcumowa, która nieszczęśliwie już 3 miesiące jest w kwarantannie na Wyspach Kanaryjskich, gdzie poleciała zagrać szachy, biła gońcem na C5. Karina tak grała. Polecam jej kanał, chociaż teraz cierpi tą samotność. Skoczek BD2. Pań do centrum. To wtedy była nowinka, kiedy graliśmy tę partyjkę. Ale no co tu grać? No wieża E8, w ogóle się nie przejmujemy. Wieża rentgenem. Tu chcę zwrócić uwagę, że nie jest dobre E3. Dobijemy. I powstaje słaby pion na E3. Także nacisk na pionka E2. Dodatkowo białe mogą stawić tylko jedną wieżę na linii E za pionkiem. Nie mogą ustawić na E0 ani jednej wieży. Goniec patrzy rentgenem tam i koniś tu na pioneczka. Przeciwnik nie wyczuł, że ten koniś idzie najkrótszą drogą na C3 i poszedł. I wskoczył przyczółek. Bić nie można. Bić nie można. O, jak to proszę. Skoczek B6.
Bijemy pionem. Mówią, że można było zbić hetmanem, żeby wziąć piona. Ale jak się gra w szachy w sieci, to idziemy pionem do centrum. Wzmacniamy piona C5. I co teraz z białymi? Biały nie wytrzymuje. Biały nie wytrzymuje psychicznie. Mógł grać E4. Zagrał E3. I koniś E4. Hop. I kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Kombinujemy. Kombinujemy ostro. Się twarz mi rozmazała. Już taki rozmazany. A tu moje fanki, jak to się mówi, nie widzą mnie. To dla fanek poprawiam. O! Już lepiej, a czas poleciał. A żeśmy nie zakombinowali. No huk. Widzimy tu, widzimy tu. Hop. Hop. Szach z odsłony. Bateria wystrzeliła. Hop. Pionecek i paragońców. Hop. I czyściutka pozycja. Tu goniec staje technicznie. Jakby się ktoś pytał. A tu w ucho, bo bierzemy drugiego piona. Można. Ktoś mówił, nie pamiętam kto, że jedna z form przewagi pary gońców polega na tym, że w stosownym momencie można jednego gońca wymienić. I idą. Tu na F7 się nie boimy, rozwiązujemy się. Wieża na E7 nie groźnie, bo ten pion idzie. Idzie. Hetman. I tu mata nie ma. Nie ma mata, jest szczęśliwie wieża na D8. Więc parę eksperckich uwag. Przypominam. Bardzo dobry debiut. Grywał tak Kasparow Harry. Grywał przeciwko Smysłowowi, przeciwko tam paru innym. Nawet Sajrawanem jest taka partia. No i z Anatolem. Karpowem mu się zdarzyło grać obronę tarasza. Izolowany pion. Tu, jak białe zbiją na D5, będą, o, odbijemy pionem, będą wiszący. Tak będą wiszące. Ale wiszący pion może iść do przodu. On nie jest słaby. Nie jest słaby. To, co hipermoderniści mówią, oni wierzą w to. Oni to gdzieś usłyszeli. Proszę im wybaczyć. To nie jest... No, zdarza się. I proszę, nacisk na pionka E2. To trzeba zapamiętać. I na punkty. Fantastyczna pozycja konisia. Wieża ostatnia wchodzi do gry. I prędzej śmierci bym się spodziewała, jak w tej piosence. Że koniś, proszę, jaki ładny manewr. Hop, hop, hop. Pionka E2 trzeba było bronić. Konik na C4 stał nieźle. Teraz biały pionek może iść. Znaczy czarny nawet może iść. Kombinacyjka. Mała pioneczka. A teraz drugiego. I podziękowanie. I ja też dziękuję. Zmęczyłem się.